We wrześniu 1939 roku warszawskie zoo zostało zbombardowane. Wiele zwierząt wówczas zginęło lub uciekło z ogrodu. Niektóre z niebezpiecznych drapieżników zostały zastrzelone w obawie przed zagrożeniem dla bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Wiele z pozostałych Niemcy wywieźli później do innych ogrodów zoologicznych. Opustoszałe pomieszczenia Jan Żabiński, dyrektor warszawskiego zoo, wraz z żoną Antoniną wykorzystywali do ukrywania Żydów szmuglowanych z terenu warszawskiego getta. W przemycie tym Żabiński osobiście brał udział, odwiedzając getto pod pozorem poszukiwania odpadów do karmienia świń, hodowanych wówczas na terenie ogrodu. W ciągu 3 lat przez zoo przeszły setki uciekinierów. Niektórzy z nich mieszkali w piwnicy modernistycznej willi dyrektora ogrodu, nazywanej willą pod zwariowaną gwiazdą, w której mieszkali Żabińscy. Po wojnie w 1965 roku dr Żabiński i jego żona zostali uhonorowani przez Izraelski Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Wśród uratowanych przez nich była m.in. rzeźbiarka Magdalena Gross. Szacuje się, że dzięki pomocy małżonków ocalało nawet 300 ludzi. Dr Żabiński był członkiem Armii Krajowej, pseudonim Franciszek. Dosłużył się stopnia porucznika. W Powstaniu Warszawskim dowodził plutonem kompanii KDW Kolegium C w batalionie Kilińskim. Niezwykła historia spisana przez żonę dyrektora posłużyła za kanwę książki Azyl Diane Ackerman. Na jej podstawie powstała hollywoodzka produkcja o tym samym tytule. Obecnie w willi można zobaczyć ten sam fortepian, na którym grała pani Antonina, przekazując w ten sposób nielegalnym lokatorom sygnały o niebezpieczeństwie. W piwnicy, będącej właściwą kryjówką uciekinierów, znajduje się salka pamięci Magdaleny Gross, autorki wielu rzeźb zwierzęcych. Na ścianach wypisane są nazwiska osób uratowanych przez państwa Żabińskich. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.